Największe kłamstwo Donalda Tuska właśnie wyszło na jaw. Efekty są katastrofalne. W Polsce ponoć rośnie poparcie dla wsparcia Ukrainy. Mnóstwo osób dostaje nagle wezwania na komisję wojskową. A na koniec przyjrzymy się paradoksowi gospodarczych kryzysów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Na początek zaczniemy od oczywiście kłamstwa Donalda Tuska, rządu Donalda Tuska dotyczącego mediów publicznych, ale jeśli chcecie mieć media, które nie będą was oszukiwać, to zachęcam do subskrybowania i obserwowania nas na fejsie. Dzięki serdeczne, lećmy z pierwszym tematem. Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych spółki. Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że pod koniec bieżącego miesiąca media publiczne otrzymają znaczące wsparcie finansowe z budżetu państwa. Jak się dowiedziano, jeszcze w marcu z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone zostaną dla mediów publicznych 1,5 miliarda złotych. Największa część tej sumy, 1 miliard 240 milionów złotych, zostanie przekazana Telewizji Polskiej. Pozostałe 260 milionów złotych otrzyma Polskie Radio oraz rozgłośnie regionalne. Z dostępnych informacji wynika, że odpowiednie wnioski w tej sprawie zostały już złożone do rządu. Przypominamy, że rząd kierowany przez Donalda Tuska po prezydenckim wecie ustawy budżetowej, argumentowanym właśnie przeznaczaniem miliardów złotych dla mediów publicznych, zmodyfikował ustawę tak, by 3 miliardy złotych wcześniej zaplanowane na wsparcie mediów publicznych musiały być przekierowane głównie na psychiatrię i onkologię dziecięcą oraz leczenie chorób rzadkich osób do 18 roku życia. No właśnie trzeba zobaczyć to, czego nie widać, bo to, co widzimy, to wszyscy widzimy, a zawsze najciekawiej się dzieje tam, gdzie czegoś nie widać. Ja jeszcze tutaj nie wiem, no bo... No i co z tymi zapisami? Kto ostatecznie dostanie tę kasę? No chyba nie szpitale. Ale spoko, znaleźli bardzo sensowną i uzasadnioną linię obrony względem tej decyzji, bo tak, w połowie marca TVP miała mieć problem z wypłatami, które dotknęły obsadę popularnych seriali oraz dziennikarzy. Z kolei na przełomie lutego i marca z rezerwy ogólnej do mediów publicznych trafiło 250 milionów złotych, aż 220 milionów przekazane zostało TVP. Likwidator spółki Daniel Gorgosz przekazał pracownikom, że ta kwota miała pozwolić na częściowe uregulowanie zobowiązań oraz przywrócenie stabilności działań telewizji publicznej. Także co? Teraz nie dotyczy to karmienia rządowej telewizji, a tego, by pracownicy mieli na chleb. No a jak chodzi o potrzeby obywateli, to przecież im zawsze jest tak pilnie do ich zaspokajania. Chociaż do tych, którzy popierają władzę, jest chyba nieco bliżej. Kolejny ciekawy aspekt tej sprawy jest taki, że już wcześniej postarali się zażegnać ten poważny problem. Marcowa wypłata ponad miliarda złotych nie będzie pierwszym wsparciem finansowym dla mediów publicznych w ostatnim czasie. Już na przełomie lutego i marca 2024 państwo wsparło je aż 250 milionami złotych. Analogicznie do planowanej dopiero wypłaty środków, to TVP otrzymało większą część tej kwoty. No wiadomo, chyba że to właśnie telewizja będzie otrzymywała najwięcej. Jeszcze kilka takich wypłat i zaraz pobiją rekord Prawa i Sprawiedliwości i to w pół roku. Przypuszczam, że pamiętacie jeszcze, jak było kilka miesięcy temu. Mówili, że to wielka reforma, zmiana i teraz media nie będą już dostać pieniędzy podatników, a przy tym mówili, że nie będą także już upolitycznione, a obiektywne. Nie dotrzymali nawet jednej z tych obietnic i to w najmniejszym, najbardziej podstawowym stopniu. Mogli przecież przewidzieć, że telewizja nie będzie przędła tak jak za czasów poprzedniej władzy. Mogli zwolnić personel, którego nie będą w stanie wynagrodzić za swoją pracę. Mogli zrobić wiele rzeczy, przecież wprowadzili to te spółki w stan likwidacji chyba nie po to, żeby ich nie likwidować. Czy jednak tak? No mogliby zapobiec popełnianiu tych błędów poprzedników. Wraz z przerażającą eskalacją stronniczości tych mediów tylko w drugą stronę. Ale przerażające jest też to, jak niewiele się zmieniło w ciągu tych miesięcy i jak Tusk robi dokładnie to samo, co PiS. Lećmy dalej. Słuchajcie, można powiedzieć spalonej ziemi niczyjej. Więc tak to należy powiedzieć, że tych zabudowań już nie ma, tu jest krajobraz taki jak z I wojny światowej, nic tam w zasadzie nie zostało.
Ukraińcy przestali radzić sobie na linii frontu tak dobrze, jak w pierwszym roku konfliktu. Najnowsze badanie dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej sugeruje, że rośnie społeczne wsparcie dla militarnej interwencji wojsk polskich w Ukrainie. Polacy dużo przychylniej patrzą także na opcję pozwolenia polskim obywatelom na udział w działaniach za naszą wschodnią granicą, jak poinformowano na stronach RMF24. Podobne badanie przeprowadzono rok temu. Tak jak i tym razem zadano Polakom pytanie, jakiej pomocy Polska powinna udzielić Ukrainie. Wówczas akceptacja dla wysłania Wojska Polskiego była zerowa, a wsparcie dla zezwolenia polskim obywatelom na udział w działaniach znajdowało się na poziomie 3,4%, jak poinformowano na stronach RMF24. Portal podaje, że obecnie jest inaczej. Według RMF24 niezmiennie największym wsparciem cieszy się przekazanie Ukraińcom pomocy humanitarnej, 75%. Polacy optują także za wsparciem w sprzęcie wojskowym, zarówno w postaci dostaw amunicji, broni osobistej czy granatników, 67,6%, jak i sprzętu ciężkiego, czołgi, samoloty, 54,1%. Obronne, który do tej pory nie było, tak? Na szybko przed Pokrowskim powstają kolejne linie obronne. No. A mówią, że tacy źli jesteśmy dla tych Ukraińców. Nie jest chyba tak okropnie, skoro mimo naszego sporu dalej jesteśmy skorzy do pomocy. Obywatele nie są przecież zobligowani do tego, by uważać, że dalej mamy powinność względem tego kraju, a jednak wykazują się raczej stałym poparciem dla wyższego celu. Nawet jeżeli w mniejszym stopniu popierają sam spór, to dalej są za tym, byśmy pomagali potrzebującym obywatelom i wydaje mi się, że pokazuje to, jakim narodem jesteśmy. Nie myślimy tylko o sobie, o tym, że jesteśmy źle traktowani, nie jesteśmy po prostu tacy mściwi. W mniejszym czy większym stopniu odróżniamy się od innych narodów i to, co jest złe, od tego, co jest dobre, też potrafimy rozróżnić, a co jest winą obywateli również. Chociaż niektóre nagłówki w kontekście tego sondażu mówią o tym, że Polacy chcą wysłać swoje wojska na wojnę, to raczej nie w tym rzecz. Wyniki sondażu wskazują, że 27,1% respondentów popiera pomysł wysłania zezwoleń dla Polaków na walkę na Ukrainie. Z kolei 9,4% jest zdania, że nasz kraj powinien wysłać za granicę swoje wojska. Bardzo kontrowersyjnie. Nie są to już takie duże liczby, chociaż ten fragment z udziałem chętnych Polaków może być już trochę bardziej kontrowersyjny, to jednak jakieś poparcie na ten pomysł jest. Czy jest to odpowiednie rozwiązanie? To już możecie ocenić w komentarzach. My lećmy dalej. Kieruje się tak naprawdę fake newsami, które mówią, że kwalifikacja wojskowa to jest pobór wojskowy i że za chwileczkę po kwalifikacji dostanie kategorię i wsadzą go na ciężarówkę. W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku trwa kwalifikacja wojskowa, która dotyczy około 230 tysięcy osób. Wiele już zostało wezwane i stawiło się na komisji. Wśród osób wezwanych do udziału w kwalifikacji znajdują się przede wszystkim młodzi mężczyźni, ci urodzeni w 2005 roku oraz ci, którzy urodzili się w latach 2000-2004, a jeszcze nie mają przypisanej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dodatkowo przed komisją muszą się stawić osoby, które w latach 2020-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby ze względów zdrowotnych. Wprowadzenie do kwalifikacji wojskowej obejmuje także kobiety oraz osoby w wieku 60 lat, które posiadają umiejętności uznane za przydatne w siłach zbrojnych. Szczególnie zwraca się uwagę na panie urodzone w latach 1997-2005, które w roku szkolnym lub akademickim 2023-2024 kończą edukację na poziomie policealnym lub akademickim. Kobiety posiadające specjalistyczne kwalifikacje lub te, które kończą edukację w kierunkach przydatnych dla wojska, mogą zostać wezwane do stawienia się przed komisją. Do grona zawodów, których kwalifikacje są szczególnie poszukiwane, należą m.in. medycy, weterynarze, specjaliści dasz nawigacji morskiej i lotniczej, psycholodzy, rehabilitanci, radiolodzy, diagnosty laboranci, informatycy, teleinformatycy, nawigatorzy i tłumacze. No na pewno jest stres, ale jak już się przyjdzie, to znika ten stres w jakimś tam stopniu i jest znacznie lepiej od razu.
I w obliczu tak napiętej sytuacji międzynarodowej i konfliktów toczących się w różnych częściach świata, rządzący mogą uznawać za konieczne posiadanie aktualnych informacji o stanie rezerw osobowych oraz kwalifikacjach i umiejętnościach obywateli, które mogłyby być przydatne w siłach zbrojnych. Nie oznacza to oczywiście, że wyślą nas zaraz na front, a przynajmniej możemy mieć nadzieję, że do tego nie dojdzie. Można to też postrzegać, te wezwania na komisję, jako element polityki odstraszania, mający pokazać przeciwnikom, że Polska posiada liczne rezerwy i jest gotowa do obrony. Takie działania mogą mieć wymiar symboliczny, choć ich realne przełożenie na bezpieczeństwo jest dyskusyjne. W końcu to, że wezwali cię na komisję, nie oznacza jeszcze, że możesz brać karabin, zakładać hełm i iść na wojnę. Z pewnością zwiększa to jednak liczby w statystykach, z pewnością jednak niektórzy mogą się trochę przestraszyć, dostając taki list. Kiedy jest się na przykład osobą po 60 czy kobietą, to jest to też trochę niepokojące albo zaskakujące. Ale wiecie, nowa władza i nowe przepisy, a przecież chcielibyśmy rządu, który wprowadza równość, no to teraz mamy równość. Teraz każdy równo będzie na liście do kwalifikacji wojskowej, dzięki czemu będzie w razie czego mógł wyruszyć na front. Może nawet będą dość mili, by nas wyszkolić przed tym. Lećmy dalej. Kryzys energetyczny, inflacja i spowolniony wzrost gospodarczy to główne motywy definiujące rok 2023. Nowe badania to potwierdzają. Im gorzej radzi sobie gospodarka, tym dłużej żyjemy. Tylko dlaczego? Ekonomiści wykluczyli szereg potencjalnych odpowiedzi. Mają też jednak prawdopodobny główny powód. Istnieje wiele powodów, dla których rządy przeznaczają tak ogromne sumy pieniędzy, podatników na ratowanie gospodarek przed kryzysami. Rodziny tracą domy, dzieci są niedożywione, absolwenci spędzają lata, walcząc o powrót na właściwe tory kariery. Rezygnują z małżeństwa, potomstwa i mieszkania na własność. Coraz więcej badań sugeruje jednak, że recesje są dobre przynajmniej pod jednym względem – długości życia. Okazuje się, że spowolnienia gospodarcze wydłużają ludzkie życia. Spójrzcie, kolor szary to Europa, niebieski Ameryka Północna, a zielony wschodzące rynki azjatyckie. No ciekawe, co? Czemu czarne jest białe, a źle oznacza dobrze? I tutaj chyba jest podobnie. Nie jest to jakieś szczególnie zaskakujące. W końcu dostajemy w ciężkich czasach taki zastrzyk samowystarczający, że nie mamy nawet jak się za bardzo rozleniwić. Musimy bardziej zaangażować się i chociażby więcej pracować. No i nie wiem, czy jest to ostateczna odpowiedź, ale może mieć to jakieś przełożenie. Nie spędzamy wtedy może całych dni na kanapie, nie stać nas na takie rozrzutne życie, niezdrowe jedzenie, warunki są trudne i więcej od siebie zaczynamy wymagać. Może to jest właśnie odpowiedź na problemy dzisiejszego społeczeństwa. Trzeba sobie trochę utrudnić życie, żeby jakość tego życia i długość była wyższa.